ci rękę, pogratuluję, ale chuj ci w dupę, kurwa, serio, wkurwiło mnie to, że wygrałeś. Kurwa, co mam dołożyć jeszcze dzisiaj? O kurwa. Prawie nie dałby się rady. No szkoda tylko, że nie mogę tego wyjąć. Pójdź te łydki, zaryzykuj. Ale aż tak to nie ryzykuj, kurwa ty. Walker wygląda jakby nie miał czucia w nogę. Jeszcze parę lat. Jeszcze parę lat i wiesz. Test elewacji. A to jest super. Nie, minimal. Kurwa. O, nie. Rób zdjęć. Nie, minimal. Kurwa, jedna szatnia. Rób od razu zdjęcie. Nie, nie. Ja muszę mieć, ja to muszę wysłać, kurwa, dzisiaj, nie, nie. Ale zjebałeś. Baranie, kurwa, oczy otwórz. Dziewczynie się ktoś podoba? Kurwa. Jak cię kocha, to i bliskiego cię weźmie. A jak cię nie kocha, to jak ty... To już to się stało chyba. Wytnie się. Wytnie się, wytnie. Kurwa, spróbuj wyciąć, to kamerze jeszcze udłużę. Stworzone jako sport przez Jigoro Kano w 1800... Walka trwa 4 minuty i odbywa się na macie o wymiarach 8x8 albo 10x10 metrów. Zwycięża ten zawodnik, który rzuci przeciwnikiem... Rzuci przeciwnika na plecy. Taekwondo. Nie, co ty kurwa? To jest kopany sport. Paniatno. To będzie karate, kurwa. Chodźcie. Kurwa. Jak ktoś głupi, to jak mu nawet chyba napiszesz, to będzie szukał, kurwa, gdzie jest. Wy napisane, gdzie jest. No, a czy to była wina trenera, bo... Za nisko trener podpisał. Ja nie wiem, czy tutaj co to ale jest. Ale to ty rękawiczkę tak wysoko założyłeś. Trzeba wyżej. Ale idioto, jak na tej masz napisane kurwa, nie? To na tej musi być ty, no. A jestem taki głupi, że ja nie wiem tego. To nie jest dla mnie oczywiste. Dla trenera to jest oczywiste. No ale jest L i P. No to jak jest tu, to dwie lewe ręce masz. Może tak. Ty nie domyśliłeś, że to musi być P? No nie. Taki głupi jestem. Krzysia, spokojnie, przed. Słuchaj, to, że ci się raz udało, to nie znaczy, że ci nie jedno. Także wiesz. Dlaczego chciałem przyjechać? No bo chciałem przypierdolić. Ale po co? Ale co on ci złego zrobił? Nic jeszcze. Okej. Okay. A do jakich zawodów? Jakieś mniejsze zawody, może w Sopocie, w lipcu. Ogólnie jestem byłą kulturystką. Już z 5 lat przerwy mam i no, chciałem po prostu
wrócić do kulturystyki w wieku 40 lat i może wystartować w seniorach. A co prezes każe? Narysować kutasy. Odwołuję, to tylko żarty były. Wszystko zależy od ciebie. Nie. Tutaj już zaokrąglam, nie? No. Żeby na białym było, wiesz. Żyłę, zrób jeszcze żyłę. Piła na wajcie, na wartości. Nie, no to znaczy. Juta mi ktoś namalował na całym boku, stary. Wielkiego, żylastego. Ty, nie kazali mi kaszy. Bo powiedziałem wcześniej obcy, jak byliśmy na badaniach tętna, że jak mu każą kucnąć i kaszleń, żeby tego nie robił na wszelki. A przeraziłeś go tym. Tak. Ja pytał o to realnie? Przepraszam, obca. Tak, no. Ale będziemy szli tędy. Później pomyślimy, czy coś zjemy. Ty długo jeszcze będziesz pchał? Czy ty chcesz ze mną też zawalczyć? Nie, chciałbym zeszczać się tam, gdzie wsadziłeś dupę. Dobra, jedziemy. Kurczę, znowu wracamy do tego formatu. Cześć, wygracie ekipa WK z tej sytuacji. Jeszcze raz, kurwa, coś jest po tym meczu wczoraj chyba, ty. Albo nie jeszcze raz, nie jeszcze raz. Cześć, wygracie ekipa WK z tej strony, no i jest u nas Skrzypas. Siemanko, Skrzypas. Dzisiaj jest z nami Bungie, dzisiaj przyjechał do nas Czajnik, przyjechał do nas Marcin Dubiel, dzisiaj jest z nami Bomba i dzisiaj przyjechał do nas Bagieta. Jest dzisiaj z nami Pablo Tybori i jest z nami dzisiaj Natsu ze swoim teamem. Dzisiaj z nami jest Dom Diego Kubisiem. Yeah! Pu 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 pu! Gordo! Lecisz tam! Jak tam chłopie? Stałeś już? To dobrze. Oni się szykowali na bank, jak tu przyjeżdżali. Uważam, że jest pogubionym chłopakiem, który po prostu musi łechtać swojego, bo ma jakieś kompleksy niedowartościowania. Człowieka... Meduza mówi, że chce podśrubować wyniki, przyjść. Trzymamy go za słowo, więc... Przygotuję się i wpadnę, no. Więc tak, jak złapać? Pierścienie tu są takie, możesz sobie odległość... Whisky w chuj, ty! Ja już jestem z ciebie dumny. I na mnie, tak? Dawaj na mnie, dawaj! W tym momencie chciałem zrobić dynamicznie, no. I się tak jakbym spompował. Okej. Okay. Góra, no będzie wolić. Chłop od ilu się kilo zaczyna, tak według ciebie? No gdzieś tak chłop, taki no 120 to musi mieć. 120? No 110, 120. A 100 to co to jest? Mini chłop. Mini chłop. Jeszcze pewnie jest mikro chłop. A mikro chłop? Mikro chłop, no to poniżej stówy. No, mikro chłop. Dobra. Góra, 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 góra. Mocno. Mocno na mnie, mocno na mnie, mocno! Kizoidę kurwa po ciebie, zrozumiałeś i wypił cię. Bo pokazałeś nam kurwa, jebać na spas jest twój. Tak się? Dominacja genetyczna. Tak, czyli tutaj może cyfrowo. Na razie cyfrowo bardzo. Jak w nowej trylogii. Nie chcę rzucać słów na wiatr, ale całkiem możliwe, że niedługo bandurka spadnie z pierwszego miejsca. No co tam brałeś przed? Tu teraz, jak zniknąłem? No przyznaj się. Słuchaj, dawaj, Amadeusz Ferrari ma taki sposób. Zawsze przed walką, a miałem, dzieliłem z nim szatnie parę razy, zawsze przed walką bierze Viagrę i popija Monsterem. Znaczy tym, dzikiem, no. Góra? Na mnie, na mnie, na mnie! Bardzo dobrze, bardzo dobrze! Ja pierdolę, no co ja zrobiłem teraz? No co ja zrobiłem? I na mnie mocno. Góra, jedziesz! Pamiętamy, ile miała Lil Masti?
bo ona jest rekordzistką u nas. Ona też była przed walką, więc... A ile miała linki Masti? Co? Ile miała linki? Ale Linky Masti jest chyba w kategorii wyższej, nie? Ona jest... Dobra, Szajnik, już szedłeś na ławkę. Jeżeli wytrzymasz na ławce 60 godzin od teraz, puszczasz stopę robór. Ile? To jesteś lepszy niż Bandura i zabierasz płas. To wybiera jedną z fur, co stoi przed. Słyszycie? To jedną z fur wybiera, co stoi przed. Jedno fajne stoi. Chyba twoje. Może być twoje. No może, 60 godzin. Jakie zmiany można wprowadzić, jeżeli... Nie, chciałbyś! To masz. Dawaj, 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 dawaj! Z całym szacunkiem, jakby pani wycisnęła dzisiaj przy mnie 40 kg, odchodzę stąd, wyjeżdżam. Pani zajmuje moje miejsce w tej firmie. Robimy to, mamo. Nie. No puść, nie no co ty, dobra, 20, dobra. No daj sobie, że spokój, co? Do góry, do góry. Nie, no to 30 podniosę. Inaczej, czy Marcin pani gotuje? Co się dzieje? Czy pani ma świadomość, co pani je? Nie, no co już 30? Marcin, zamknij się, no. Możesz nic nie mówić? Czy ja nie mówię? A sekuruję? No. Nie, nie dam rady. Da pani radę, niech pani tka. Dawaj. Ja pomogłem parę kilo, no. Ale nie dużo. Nie, wiesz co. 25 by poszło. No tak, 25 by poszło. Marcin, wpiszcie i kończymy odcinek po prostu. To już mogło zostać. Każdy będzie musiał opatentować swoje ła, bo jest łada lupa. No jest tak. Ła Mirka Opińskiego. I ty masz je czy ła w końcu? Ja to w sumie mam bardziej je, ale jak robię więc to bardziej takie a. A jesteś bardziej pionowo. Jesteś tak. Bardziej pionowo. Ja typowo, jako fan Dragon Balla, no to wiesz, typowa pozycja na Super Saiyanie. Nie można być już wujkiem w tych czasach. Każdy wujek to pedofil. Jednego wuja już nie ma póki co. Ja taki pijany, stary, idę do niego, ty, i on mi raz, nie? A ja padłem, stary. Patrzę, chodzę do tego, do auta, ty, ja nie mam jedynki, nie? Dobra, jedziemy. I góra na mnie, dawaj na mnie! Jest, kurwa! Plot twist, zajebaliśmy ci 111 kilo, żebyś pobił Gondiego. Kropli potu nie uronisz przez... I wiesz, już człowiek się tak... A ty przebiegły sakę. Okej, słuchajcie, wiele osób na to czekało. Więc muszę się wam do czegoś przyznać. Jestem na bombie i promuję naturalną kulturystykę. Pozdrawiamy Boga estetyki. I góra! Nie na mnie! Kurwa! Po jednym razie sobie podniosłem, tu sobie podniosłem, tam sobie podniosłem, tak wiesz. I po prostu dajemy pas, nie? I odchodzimy. Za mały jestem na ten pas nawet. Dobra, bo gramy w jednej lidze. Twój bicep jest wielkości mojej głowy. Tak samo jak dzisiaj niemożliwe. Czekaj, dzisiaj... Bardzo dobrze, że jesteśmy po teście ilu? 12 butelek. Nic nie zmienia. Dobra, do końca. Tak? Nie! Ty tak to widzisz. Ja tak to widzę. Ale... Nie przestawaj nagrywać, Błażej, ogólnie nawet jak się nic nie dzieje, po prostu na niego mieć. Czy słyszałaś o teście zrażacza Hardonu? Czekaj, jak... Zrażacz Hardonu! Hardonu! Zrażacz! Hardonu! Zrażacz Hardonu! Zrażacz Hardonu! Nie, no nie, powiem ci tak, czuję się jako tako po japońsku, nie? Ale przecież ty jeszcze nie walczyłeś. No. Więc 300 głowa wchodzi i tak. Robisz robotę. Nie wiem, czy tak się czuję. Ale nie w opisie. Ale nie w opisie, tu śladów nie miałem. Panowie, no tak. Ani papierów, ani zgarda, nic, kurwa.
Tylko przelew, tylko przelew, za co ten przelew, kurwa, pierwszy, drugi, trzeci, za to ale już nie będę odsyłał, jak coś wpadło. Możesz też dotknąć ciężar do skóry, jak dziecko byś swoje własne dotknęła. Ej, możemy później też zrobić. Ja czuję tą więź. Generalnie poznaliśmy się przez Szambo, które notorycznie... Które wybiło. Tak, wręcz notorycznie wybija. Wybijało, tak. Od roku, odkąd tutaj jesteśmy. Ale no co, przyjechałeś, no nic się z tym Szambem chyba nie da. No protazy jak zwykle dziabną zacieru i leży za oborą. No co poradzić, no trzeba jakiś lokalną firmę zatrudnić, żeby ogarnęła w końcu ten temat. Pewnie was zastanawia, co to kurwa jest. Więc Robert wczoraj się kulał z Błażejem i robił tu schab ze śliwką. Kaja zamówiła, bo miała współpracę z Glovo. Sushi, nic nie wiedziałem o tym, wbiłem do domu. Jem sobie twaróg z cebulą i z mieszanką. Frosty, jem. I Kaja mi dopiero pokazała, że jest sushi, że będziemy taką fotę robić do tej współpracy i ignorują to, że Kaja im mówi, że to nie było zamówione przeze mnie i nawet intencji nie było mojej, żeby to było sushi, a wydaje mi się, że zakład był taki, że ja nie mogę zamówić sushi i nie mogę wpłynąć na daną osobę, że zamówiła sushi. Ale przez to, że ja mogę wybrać jakiekolwiek jedzenie dwa razy i akurat padło na sushi, no nie? A nie do końca wiedziałam o tym zakładzie, w sensie wiedziałam, że są jakieś podśmiechujki z Michała, ale nie ma życia od dwóch dni. No i teraz szukają w starym materiale dokładnie moich słów, jaki był zakład. On mówi, że nie może wpłynąć na nikogo, żeby ktoś mu zamówił, kurwa. Znajdziemy jak chuj, jak mówi, że nie zje, kurwa, przez rok. Te słowo dokładnie, że nie zje. Na razie co znalazłem, to że z własnej inicjatywy nie zamówi sushi. Warunki zakładu są niezłamane. Na razie jesteśmy mega porządni. Daj słowo honoru, bez skrzyżowań, że nie, że nie chciałem sushi zamawiać, nie prosiłem cię. I dasz słowo honoru, tak? Ale do widzów, o tak. Słyszysz? Żeby nie było krzyżowań. No, nie chcę tego zrobić. Nie chcesz tego zrobić. Nie, no tak było. No to ale nie mało, nie domknęła. Tak, nie tak domyka. Było. Na prawą było w ogóle. Domknęłaś. Ale... On prawie te pałeczki, zjadł. Owca z trąbą, choć wątpię, żeby owca zmieścił się w koszulkę trąby. W kilkudziesięciu sekundach mam takie wrażenie, że świadomość taktyczna tych dwóch zespołów jest nieco wyższa aniżeli w tym pierwszym meczu, szczególnie w porównaniu do teamu Bungie. I już sobie skończył! Mamy trzech na trzech, obca ma zrobić tak trzeba. Uderzenie i bramka! Sprawia, że bramka wpada. No i mamy gola dla teamu Funka. Do jednego wygrywa drużyna trąby, tak więc nie było niespodzianki. Co się stało? Ryjem dałeś mi w rękę. A to przepraszam. Nie przepraszaj, tylko uważaj. Ciemka. Wuka na ciebie. Ja teraz na żywo jestem. Ja teraz słabo. Ale nie, jest rozmiar. Jest, tak wyglądałeś w kamerze. Tak cię oszacowałem w kamerze, że taki będziesz. Nie robiliśmy dramaturgię. Chcieliśmy was wkręcić, że coś się nam stało. Ale kurwa, nagle live'a skończyliście i już wiesz. Ale nie, to było na live'ie. Ale nie było to, co chcieliśmy. Tak? Właśnie odpaliłem, coś tam dzwoniliście, nie? Liczyliśmy, że zaczniecie kurwa dzwonić do innych, wiesz. Polegająca na przebijaniu nad siatką lot... Siatkóweczka, plażóweczka. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie mam życia. Badminton. Dobrze. Ja bym zweryfikował, czy dobrze powiedział nazwę sportu. To jest istotne. Poczekaj, gdyby on powiedział w poprzednim gojer, to byście mu zaliczyli? To jest ciekawe, to jest ogólnie ciekawa rozkmina. A Robert bardzo... co powiedział? Nie pamiętam. Ale mamy na kamerze. Ale powiedział badminton. Zespołowa gra między dwiema 15-osobowymi drużynami, polegająca na podawaniu owalnej piłki. Futbol! Nie.
Rugby, kurwa, no. Kurwo jebana! Ja się zgłosiłem drugi. Ja drugi byłem. Rugby. Jest na tym. Nie? Rugby. No nie wiem teraz. No jest, kurwa, nacisnąłem, a później on jest, kurwa, możemy otworzyć, bo możemy stracić czas. A owce już odpadł. Co ty? Zawodnicy poruszają się po boisku w rozmiarach podobnych do hokeja na lodzie. To jest trawiasty hokej, ale on się nazywa unihokej. Jaka jest twoja odpowiedź? Na WF-ie się nazywa unihokej. Unihokej, moja odpowiedź. To nie. No i dokańczę. Dokańczę? Ty, pierwszy błąd. Nie, mówiąc, nie robisz błędów, a teraz. Dokańczę. Hokej na trawie to się nazywa. Minus jedno życie masz. Kurwa, macie. Spierdalaj. Ultimate loser. Kurwa, zero. Jestem śmieciem. Weź mnie, że wyjdę, weź tutaj wstaw, kurwa, worek na śmieci. I chuj, kurwa. Bardzo, no, czuję się jak u siebie. Więc jest, kurwa, 10 na 10. 100 na 100. Trzaski, lecę. Kurde, jaka forma. Walkę. Ej, ale tak czułem. Nathan, uważaj, Nathan. Patrz, kurwa, człowieku, co się wpakowałeś. Patrz, Nathan, co się wpakowałeś. Ale tak czułem, że przyjedziecie i coś się rozwali, nie? Też mam to samo w głowie. Teraz jesteś większy. No trochę mnie biegam, ale ważę, wiesz... 90 podobnie, 98-99, może po prostu trochę jest większe nabicie, przejściowy okres, jest mniej tego biegania, nie? A ciągle kraty nabierzesz? No tak. No co dlatego? No tak, no i wiadomo, i towar, nie? Chciałem o to zapytać. Bo to było tak, że chciałem zapytać o tą kreatynę serio, a w momencie jak mówiłem o tym, zorientowałem się, że to brzmi śmiesznie. Ale naprawdę mnie ciekawiło, czy ciągle bierzesz kretę. Bo ja nie biorę teraz. Nie no, kurwa, za mocno. Na przykład teraz tylko kretę biorę. No mamy cały magazyn supli przeróżnych. I serio biorę tylko kretę. Miareczka po kolacji zawsze. No, i jakby... sobie wyobrażam, że ludzie z wykopu to oglądają. Miareczka. Bo inaczej gorzej mi się śpi. Miarka trawy pięknikowej. Ale... W ogóle brzmi jakby na mostku, że teraz tylko kreta, a potem przyjedzie znowu. Inne potem już wleci w BCA, nie? Kurwa, jak mam być tak szczery, to jak patrzę w lustro, to sam sobie nie wierzę, kurwa, czasami. Tak jest szczerze, nie wiem, czemu tak jest, kurwa. Idziesz no nie spać, wiem, czemu, kurwa. Kurwa. Ten też takie żyły ma. No i chcemy znaleźć najsilniejszego śmiałka w Warszawie, który będzie w stanie ponieść motora. Już jest spora ekipa, ale tak dotykam tej rękojeści, panowie i panie, i sobie zadaję pytanie, po co my tutaj przyszliśmy, bo to jest nie do podniesienia. Jaka jest nagroda? 1000 zł za podniesienie. Oś kurwa! Oś! To jest strasznie ciężkie, naprawdę. Bo coś takiego zrobiliście. Dużo młodych osób zaczyna i to nie chodzi o to, że my pierdolimy o tej naturalności, pierdolimy. No i będziemy pierdolić, bo to jest część, kurwa, naszej gry. Gdyby mi tak Nunes czy Matogus nie pierdolił o naturalności, to kurwa, kto wie, czy byśmy nie zajebali wcześniej. Nie wiemy tego. A w każdym odcinku, hi guys, Natural Bodybuilding, kurwa Mayhem, Natural Mayhem Show, znaczy... przygotowuje się, co? Kto wie, czy byśmy nie zajebali wcześniej, czyli serio już teraz na krecie. O sobie. Widzisz, właśnie to jest część naszego kanału. To jest część narracji, która jest pod znakiem zapytania. Zobacz. A kurwa! Jedziemy. Zajebiste. Cieszę się, że robimy prawdziwy trening i że nie polecieliśmy w chuja, że przyjechaliśmy gadka szmatka na 40 minut i spierdalamy. Mabuka kanał, bo Kaja dobrze prawi, że ty to tych chłopak, który tu jedzie na wolnym. Tu wysiadamy? I no tu, winda dobra, się skończy idziemy, zaraz. Idziemy. Jesteś facetem skromnym. Trzecie piętro? Nie, pierwsze. Dobra, masz tu Edzia freestyle-owca. Pierwszy raz słyszę, jak daje freestyle-owca. Mam teraz jedną rozkminkę. Jak owca freestyluje, to teraz Edzio musi pójść na siłkę. Nie mógł tego przygotować. Dobra. Nie wiedział, że go zajdę. Hola, za ten freestyle odpal mi jednego Energola. Oooo!
Teraz musimy poczekać, bo odpalimy ci Energola, mój kolego drogi, tylko jest w bagażniku, więc to kawał drogi, więc może trochę poczekaj, a dostaniesz Energola, a Edzio to jest kawał dobrego z Wyrola. Dobre! Jedziemy kurwa tutaj, na które? Jedziemy? Musimy wrócić na pierwsze. Jak ty ładnie rymujesz. Jestem pod wrażeniem. Stresujesz się przed moim jutrzejszym ważeniem? Przed ważeniem? Ooooo! Nawet nie skumała. Zarymowała, nie przejmuj się, kochana, ale... Aha! Tutaj jest głowa doskonała. Dlatego sobie właśnie nie radzę w rymowaniu, bo za wolno sklejam to w głowie. To chwila restu i do Żabki podjedziemy? To co, to jedziemy i do Żabki? Burgera sobie zjemy? Poczekaj, co? Co, co? Ja powiedziałem, czy pojedziemy do Żabki. Nie, czy do Żabki, pojedziemy. A, i burgera sobie zjemy. Burgera sobie nie zjemy, ponieważ w Żabce nie ma burgera. A wiesz, co jest w Żabce? Żona Stiflera. Chyba, że też. Dobra. Żabka jest bardzo fajnym zwierzęciem, jak i również sklepem spożywczym. Jebać hejtów, Kevin Hating zawsze po ciebie przyjdzie, jak będziesz niegrzeczny. No ale chłop rzuca od roku i czekasz, ja do niego dołączę. Wyjątkowy płatek śniegu, ale jedziemy wszyscy i jedziemy, żeby go rozjebać 24 oczywiście. Zauważył mnie, kurwa. Zauważył mnie. Nagrane pudło mamy. 21, siemankę. Od razu. Oh my god, no way, yay, yay. Ja ole. Ale no nie ma pchania, kurwa. Jest! Zero. A ile miałeś? No... 18 od 10 minut. 21 praktycznie. Pełne skupienie. Jest! Tak miało być. Tak miało być. Graliśmy cały trening i rozmawialiśmy i o twojej szybie. Naprawdę nie widziałem, przepraszam. I generalnie pozytywnie, że dobrze ci z dużą szyją i że bardzo wpływa na ogólnie na odbiór, na cały kształt sylwetki, nie? A jeszcze, no, temat fest jest, a jeszcze odnośnie szczęki Dubiela, bo też teraz jest taka moda na tego gigachada i też może widzowie chcą na przykład zrobić sobie, chcą uwydatnić tą szczękę, no to nie ma lepszej opcji, żeby to zrobić, jak po prostu schudnąć. Fotony napędzają. I pamiętajcie, cofnijcie tą szyję, jak chcecie wyjść potężniej na zdjęciu. Kapturki jeszcze, nie? Do przodu. No, kapturki do przodu. Patrzcie, prosty ruch. Zobaczcie, jak się zmienił. Nagle się w Angelo zmienił w żółwia ninja. Tego się nie spodziewałem. No biegasz jak kaleka, że tak jak mówisz, ty nie możesz usiąść po turecku. A ja ci powiem, mam to w dupie. Oto. Czyli cycka? No, tak, tak. To się uśmiechnij. Prawego tak. No. No i teraz właśnie to. I o to chodzi, kurwa. Ale poszedł, kurwa, dobra. Przysięgam, że to już ostatnia próba na dziś. To co, owca, koniec? Tak, już koniec. Tylko chcę jeszcze... Rzeczywiście, może za wysoko, nie musisz nagrywać już. Może fakt... Nie musicie nagrywać, stary. Dopiero zaczynamy. O! Trzech czwartych biegu chciało się wymiotować. Co jest, kurwa? Dobrze wszyscy cali, nie? Ojojoj. O kurwa, mać. Tutaj już chyba przerwał po prostu nagrywanie, mi się wydaje. To nie było tu cięcia. Ty, mam nadzieję, że nic się nie stało. Bo to... Wiesz co, chcę moim chujem pomagać jak chcesz. Już nie ma nic więcej. Luz, mam już młot. A to tak połowa tego młota by było. Akurat. Dobra wstępna seria. Tak, chcesz robu? Waży, waży. No. Tak? To chodź. Chcesz to? No. To ja pytałem o mojego pytasa. Nie ogarnąłeś. Nie ogarnąłem. Na bank, zbyrolu jebany. Sandra Walczak z tej strony. Halo, czy bardzo mi panią przerywa? Halo, słyszy mnie pan? Tak, ale bardzo panią przerywa. Chwileczkę, wyjdę na werandę. Teraz powinno być lepiej. No okej,
Tak, jedne bary szuka. Dobra. Panie Danielu, no w skrócie. Czy obecnie dużo kobiet do was pisze? Ja zaraz sprawdzę, będę miał przykład nawet. No i otwieramy oczy, otwieramy oczy. Kurwa mać, co mi tu kręcę! Dobra. Już? Wstałem niedawno, a mi to piach pod silne podwieśni. Co, te trzy takie jeszcze? Panowie, czy kiedykolwiek myśleliście o, o pozostawieniu swojej obecnej partnerki dla innej? Ja nie myślałem, nawet jakbym myślał, to nie przyznałbym się za chuj. 7, 6, trzymaj. Dawaj, będziemy jak oni. Jak my kiedyś. Pita! Puk, kto tam? Pita tańska! Z tej strony i znajdujemy się w oktagonie WK. I zakończyło się na tym, że oktagon ma 6,5 metra średnicy, no i moim zdaniem jest idealny. Nie jest za mały i nie jest za duży tutaj jak dla nas. No jest coś przepięknego ogólnie. Strasznie doceniam to, że mogliśmy sobie pozwolić właśnie na taki bajer na naszej siłę. Jest kurwa! Ogólnie, no nie spokojnie, ale wiadomo, kurwa, że nikt. Ja się udusiłem, nie zajmę taka pokaza. Teraz tak, od którego ustalmy, od którego poziomu zaczyna się octowy świat. Jesteś na pierwszym poziomie. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, serio, odebrało mi... Masakra, dziękuję! Zdrowie pana Kazimierza. No, zdrowie. Zdrowie. 100 lat. Czyli 200 lat trzeba liczyć już. No. 200 lat. Bartek, odkupisz się, jak Desiota będziemy nagrywać, to zamiast skoczni wkleisz nosowcy nowy, bo jest tak skocznia narciarska. Pawła. Fajny smaczek. I Bartek wróci do łask. Jest taka sprawa, Benza jadł mleko w tubce kiedyś. Na Krako? Na Krako. Kojarzysz, medalowa. Wyciskał sobie do twarzy całe? No, robił to z Kuba. Ale trzy? Oj kurczę, nie wiem, ale bez opamiętania. Ogólnie to potrafi też cały serek Camembert zjeść tak na dwa gryzy, co nie? No. Jaki kurwa zestaw zjebanych umiejętności. No, dziękuję za potwierdzenie. Dlaczego? Mimo, że tak naprawdę nie... To nie tylko dlatego mnie boli, że to wiadomo, pieniążki, tak? Ale to też jest zaśmiecanie środowiska. Trenerzy, jutro mnie nie będzie. Rozcięgno podeszłowe w stopie, lekko mi spuchło, ale myślę, że do wtorku to powinno przejść. Jutro daję znać, jak ta stopa. Kurwa, 9 kropek. No po co? Ładnie to wygląda. Ale czemu to ma służyć? Bo ty chcesz pochodzić? Nie na pamięć! Nie śmiej się z niego! Chciała być taka, być głupia jak on. Nie! Przepraszam. Ty mu pokazujesz, co ty mu zrobisz. Jak on zrobi tak. On nie taki głupi. A jeszcze ma mądrego trenera.
Czemu mu nie powiedziałeś, że ma odejść? Ja mam kurwa o tym, że pamiętasz? A to jest EBB, jak coś. Nie nagrywaj. Naprawdę. Nagrywaliśmy u trenera Robo na kanał i on był to tam. To prawda. On tam był i to jest EBB. Możecie poznać po głosie. Możesz sobie owce moim chujem pomagać, jak chcesz. Już nie ma nic. Luz, mam już młot. A to tak połowa tego młota by było. Akurat. Dobra wstępna seria. Chcesz robu? Waży, waży. No. Tak? To chodź. Chcesz to? No. To ja pytałem o mojego pytasa. To nie ogarnąłeś. Nie ogarnąłem. Na bank. Zbyrolu jebany. 50 itrzy etapu. I koniec.